Okej, witajcie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. No i co? Nie było kawałek takiego właśnie odcineczka z Bloonsów. Krótka przerwa, informacja. Ten odcinek jest o wiele dłuższy niż normalny, jest mniej zmontowany, dlatego gdyż Martel Cześcik, przepraszam jeżeli źle czytam nazwisko, zapytał czemu są krótkie odcinki, ja odpowiedziałem, że są zmontowane. Wiele mało ciekawych scen jest wycinanych, ale przez to, że poprosił o dłuższe odcinki, proszę bardzo, to mamy dłuższy odcinek. No i nie każdy oczywiście lubi nudne, długie odcinki, dlatego jeżeli wolisz zmontowany, ciekawy, szybki odcinek, to nie jest ten typ. To będzie odcinek typowo gameplayowy. Więc ten odcinek dedykuję tobie, Marcelu. No i co, bez zbędnego gadania, przechodzimy do odcinka. Sprawdźmy, jaki jest nowy bohater. O, go można kupić. Okej, to jest jakiś czołg, to chyba mało mnie interesuje. Może przejdziemy na trudniejsze. Na przykład na Cracked. Wydaje się nie taki trudny. Medium. No i co, zaczynamy. Jakże to ma być dłuższy odcinek, nie będę tak dużo wycinał, tylko to co konieczne i zostawię tak jak najwięcej gry i mojego gadania. Okej, od czego by tu zacząć? Chciałbym się dowiedzieć, jak działają druidzi. I druid, on rzuca jakieś tutaj, widzę, kolce i mamy tutaj dużo kolców, a to powoduje dwa balony i zamrożone. Spróbujmy odblokować tutaj te lepsze kolce, więcej znaczy kolców i postawić tego druida. Zobaczymy jak działa. No i zaczynamy. Może w końcu zobaczę jak działa ten druid, jak w ogóle Darth Monkey mu pozwoli. Będę mógł sobie kupić już tak shootera. Tutaj widziałem, że coś ten druid zaczął strzelać, ale niedużo. Wydaje mi się, że na początku nie będzie aż miał tak dużo roboty, ale on chyba rzuca 3 czy tam 5 kolców naraz, coś takiego. Jest to taki triple dart monkey, ciekawe. Okej, może ulepszę pod górę, bo tutaj widziałem, że jest podwójne przebicie. No i na razie nie skupiamy się na innych wieżyczkach, tylko na tym druidzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz uzbieramy na upgrade, proszę bardzo. No i miejmy nadzieję, że w końcu nasze wieżyczki pozwolą trochę druidowi pokazać jak działa. Tak, shooter z Darth Monkeyem radzą sobie zadziwiająco dobrze i druid nawet nie może zaatakować tych balonów, więc nie wiem czy na razie ich po prostu nie ulepszać i pozwolić druidowi się rozwinąć. Tutaj mamy to serce dębu, czyli regenerujące balony zamieniają się w zwykłe balony. Okej, ciekawe, ciekawe. No może najpierw bym pozbierał tutaj na serce burzy. Okej, będzie coś w rodzaju maga podejrzewam, więc tego na razie nie ulepszę i poczekam na upgrade ten piorunowy. Mam upgrade piorunowy, ulepszmy go, ile kosztuje? 1000. Okej, proszę bardzo, czyli mamy swego rodzaju maga. Może w końcu pozwolą mu inne wieżyczki? Okej, to mi się podoba. Okej, druid jest jednak chyba dobry. Po tym, co przed chwilą zobaczyłem, już mi się podoba. Dobrze, wydaje mi się, że możemy postawić snajpera. Tylko musimy to zrobić umiejętnie. Na przykład tutaj. Na strąg oczywiście. Żeby trochę tak pomagał. I zaraz będziemy mogli ulepszać tak shootera. Okej, mamy już bardzo dużo taków, ulepszmy jeszcze szybsze strzelanie. No i tutaj naprawdę przez długą ilość rund powinniśmy sobie bez problemu poradzić. Okej, zaczynają się cięższe rundy, ale nasze wieżyczki wciąż radzą sobie naprawdę dobrze. I mój ulubiony tak shooter też już teraz jest ulepszony. Jeszcze jak ulepszymy jeszcze szybsze strzelanie dla tak shootera, to naprawdę sądzę mało rzeczy nam będzie mogło przejść. Teraz już nawet Darth Monkey ledwo się może ruszyć. Też chciałbym jakieś wieżyczki polewelować, których nie mam polewelowanych. Na przykład ninja, zobaczmy ninja. Możemy albo, że rzuca kolczatki, albo distraction, ale wydaje mi się, że te kolczatki są naprawdę fajnym pomysłem. A zwłaszcza, że później prowadzą do flash bombek, które kiedyś były bardzo popularne na Bloons Tower Defense Battles, co naprawdę było fajne, choć tu jest widzę Blunjitsu, które teraz wygląda o wiele gorzej. To wygląda jak Blunjitsu i wygląda fajnie. No i co? Wydaje mi się, że można albo pod to poczekać, albo postawić te kolczatki zobaczyć. Wydaje mi się, że odblokujemy kolczatki i postawimy zaraz ninja. Zobaczymy jak on właśnie sobie wygląda. Okej, proszę bardzo, level 19.
Zobaczymy, co odblokowaliśmy. Albo tutaj alchemika, albo maga. Okej, wydaje mi się, że weźmiemy alchemika, bo maga już dobrze znamy. Te wszystkie druidy i inne nowe wieżyczki sobie postawiamy i zobaczymy, jak sobie radzą. I okej, ulepszmy ninja. Tutaj kolczatki tylko 400, może uda nam się zobaczyć. No tak rzuca jak Spike Tower chyba. Czy on rzuca pod balony? Nie, rzuca jak chyba kiedy nie walczy z balonami. Tak mi się wydaje, choć nie wiem. Nie, po prostu rzuca co jakiś czas. Wydaje mi się, że fajny pomysł. Może nie najkreatywniejszy jak do ninży, ale i tak jest to bardzo pomysłowe, żeby dodać trzecią w ogóle ścieżkę dla wieżyczek, więc i tak się musieli namyśleć porządnie. Zobaczmy, co możemy u druida. Na pewno chciałbym iść tutaj stormu druida. Ball of Lightning. Okej, to będzie ciekawe. Za 2000 możemy tego druida odblokować. Dla mnie to na razie druid wygląda identycznie jak mag, ale nie będę nic mówił. Ulepszmy sobie ninja, proszę bardzo. Lepsze surikeny. Ulepszyłbym camo. I tutaj pięknie snajper już nam stoi. Chciałbym też tego alchemika postawić. Tutaj naprawdę ciekawe, czy można zrobić po prostu taką różnorodną obronę, że nie stawiać jakieś super najlepsze wieżyczki, tylko po trochu każdej wieżyczki i wygrać z tym level. To by było naprawdę miłe. Jest alchemik. No wiemy tyle, że zatruwa chyba balony. Pozbieramy na Juggernauta. Na razie metalowe możemy niszczyć. Nie wiem, co nam to dało. To chyba właśnie alchemik nam pozwolił na niszczenie metalowych. To jest bardzo fajne. I mamy fajnego tutaj Darkman K.O. ulepszonego. No jak już tak lecimy z losowymi wieżyczkami, to jeszcze samolot dostawimy. Okej, silniejszy kwas. Szybciej roztapia balony. Okej, jeżeli nie ma blisko balonów, tutaj naszego alchemika będzie obstawiał kwas na ścieżce. Okej, a większy tutaj splash damage. To jest akurat słabe tam, gdzie go postawiliśmy, więc ulepszymy tutaj pod lepszy kwas i pod większe potionki. Okej, to wydaje się dobre w tym momencie, bo gdyby postawić gdzieś go dalej, to na pewno byśmy mogli ulepszyć ten kwas zrzucany na ziemi. Ło, nie widziałem samolotu. Samolot ma cudowną animację tutaj, wow. To mi się podoba. Okej, w międzyczasie ulepszym może snajpera. Odbijające się pociski. Wydaje się to ciekawe, ale ja bardzo lubiłem tego szybkiego snajpera. Tylko już ulepszyłem chyba pod camo, więc nie mogę. Więc mógłbym spróbować to odbijające się pociski, ale to jest tylko do 3 razy, więc wolałbym chyba w tego niszczącego najróżniejsze ceramiczne. To by było ciekawe, więc ulepszmy tutaj duży kaliber. Ulepszmy te kolce. Widzę tutaj bardzo dużo jest teraz rzeczy z kolcami. Nie tylko sam druid, ale snajper. Każdy ma coś z kolcami. I rapid fire to jest najlepsze, wydaje mi się, na początkowe poziomy dla samolotu. No zdecydowanie. No i okej, co byśmy mogli ulepszyć? Może pozbierajmy na tego druida i zobaczmy, jak on sobie radzi. Zaraz będziemy mieli już kasę na ulepszenie druida, ale zanim to 20 level. No nie mamy wyboru, musimy odblokować maga. I postawię go po tym, jak ulepszy druida i może zobaczymy różnicę między magiem a druidem, bo na razie nie widzę dużej różnicy. O, możemy ulepszyć ninja, oczywiście, że flash bombki, tylko ten upgrade jest tak jak w oryginalnej grze, bardzo drogi. No ale jest też bardzo dobry i pozwala niszczyć kamo metalowe. Już mamy naprawdę fajne różne wieżyczki. Ja właśnie nie ulepszyłem w ogóle alchemika, zapomniałem o tym. Okej, możemy już postawić maga. Proszę bardzo, mag jest z nami. Ulepszymy zaraz flash bombki, bo powinny one rzeczywiście postopować balony. Bo niedługo mogą być większe problemy z tym, niż powinny być. Brakuje już nam tylko 200 kasy. I proszę bardzo. No już, naprawdę? Tak mało? I w końcu mamy flashbombki. Jest, idealnie. To już powinno dużo załatwić, a właśnie zapomniałem o ulepszeniu samolotu. O, jeszcze więcej tutaj dartów. O, już, o, Darkstorm. Tutaj zrobili, że to jest bez umiejętności. O, jak dobrze. Czyli teraz można fajnie samolot ulepszać. I tutaj jest targeting i tutaj jest spektri. Czyli tu jest atomówka, a osobno są te. To jest akurat bardzo fajnie rozwiązane. Więc zdecydowanie weźmiemy sobie darty. Okej, za 650. Wydaje mi się, że jeżeli... Tak, to już jest naprawdę dobry clear na pół mapy praktycznie.
Właśnie, w ogóle bohatera. Najważniejsze miało być. Bohatera zapomnieliśmy. Alchemik. Alchemik. Tu jesteś. O, coś nie tak z mabem sobie radzimy. Okej. Okay. Martwiące informacje. Nie radzimy sobie tak dobrze z mabami. Okej. Okay. Mamy wciąż snajpera i samolot. To znaczy, że powinniśmy coś dostawić. Postawmy naszego Gwendolina, z którego dawno nie korzystaliśmy, w sumie nigdy nie korzystaliśmy z niego. A teraz zaczniemy korzystać. No i trzeba coś tutaj postawić na maby. I map Mauler, proszę bardzo, jest. Okej, okay, Bionik kosztuje 2500, więc to też jest miłe. Ulepszmy sobie naszego bumeranga. Też na pewno w jakiś sposób nam pomoże. I w końcu przechodzimy do alchemika. Okej, okay, to... Okej. Okay. Niszczy ceramiczne, niszczy metalowe i też bardzo mocno zadaje mabom. Okej, to mi się podoba. O, przez przypadek to ulepszyłem. No cóż, zaraz zablokujemy inny upgrade. I to jest takie tanie. Wow, alchemik mi się podoba. Zobaczmy, co ma mag. Okej, tu mamy odczarowanie camo. Tu mamy... O, nekromancera, czyli nekromantę. Czyli może przejmować nad balonami kontrolę. To mi się podoba. Okej. Tutaj są jakieś... Tutaj mag pod maby wydaje się ciekawy. Ale nekromanta zbytnio jest ciekawą opcją, żeby tak to ominąć. To mi się bardzo podoba. Czyli to samo, co miał stary samolot. I w sumie ten samolot też ma taki upgrade. Nie wiem, ulepszmy go na strong. Tu fajne rzeczy mogą być. Tu naprawdę dużo rzeczy można odkryć. Okej, okay, śmiertelna precyzja. To już jest dobry upgrade. Musimy jak najszybciej snajpera ulepszyć. Okej, okay, camo. I tutaj mamy bomby, ale bomby nas nie interesują. Co nas interesuje, to tutaj fighter plane. Okej, okay, ulepszmy tutaj te dwa upgrade'y i będą zrzucane ananasy. O, które niekoniecznie będą aż tak pomocne. Ale po pewnym czasie pewnie w jakiś sposób się przydadzą. Okej, level 21. Słyszałem, oglądałem parę wideo na YouTubie i okazuje się, że to jest jeden z najgorszych bohaterów, więc raczej nim nie będziemy się zbytnio interesować. Okej, co to są za ceramiczne? To są jakieś uzbrojone chyba ceramiczne, czyli nie wiem, coś w rodzaju twardych ceramicznych. Tak mi się bynajmniej wydaje. Okej, okay, postawmy może helikopter, bo z nim się jeszcze nie bawiliśmy. Helikopter wciąż działa tak, jak działał. Można go posyłać, to jest bardzo ciekawe. To poślijmy cię jak najbliżej tam się da. To powinno pomóc. Tutaj... Co on robi? Czyli bufuje nasze własne małpki. To jest fajne, dlatego że może nam Dart Monkey'e czy inne tego typu wieżyczki ulepszyć. Że będą mogły niszczyć metalowe i wszystkie inne ceramiczne balony z łatwością. To jest fajne, to mi się podoba. Czyli w końcu jest więcej supportów. Pomijając, że jest zakładka supportów. Czemu ulepszyć sobie overdrive'a? Mamy tak shootera overdrive'owego. Okej, okay, mogę w końcu ulepszyć? Nie, nie mogę ulepszyć bumeranga. Czy on naprawdę nie zbił żadnej wieżyczki jeszcze? Znaczy nie zbił jeszcze żadnego balona? To jest troszkę smutne. I trzeba by znowu coś ulepszyć, na przykład bomb towera kolejnego postawić. Tego bym ustawił na close. I tutaj, który upgrade dawał? Extra range dawał cluster bombki, okej. Okay. Czyli cluster bomby. Szybsze przeładowanie by było miłe. Okej, okay, 10 tysięcy expa. Trochę to jednak jest. Okej, okay, mamy 3000. Śmiertelną precyzję weźmy, powinna się przydać. Okej, okay, mamy średnią ochronę przed camo. Pomijając, że mamy ninja. Wydaje mi się, że mag usuwał camo, nieprawdaż? Chwila, znajdźmy maga. Tak, wykrywa camo, więc ulepszyłbym maga pod camo. O, ale fajnie w ogóle, teraz dopiero zauważyłem ten strzał. Naprawdę on fajnie wygląda. Trzeba dostawić jakieś kolejne wieżyczki, bo tutaj to nie za ciekawie wygląda. Na przykład drugi ninja powinien trochę nam pomóc. Postawmy go gdzieś tutaj. Ulepszymy pod górę. Tutaj maby kosztują 15, więc na razie to zostawimy. Czyli tutaj weźmiemy double shot i może spróbujemy, co to robi. Okej.
chyba usuwają camo, tak mi się wydaje, więc ulepszmy i taki antykamo podwójny ninja powinien być naprawdę dobry. Okej, coś nam zostało do ulepszenia. Mamy 10 tysięcy. Możemy assassina, co mnie mało ciekawi. Albo tutaj zrobić mega klastera i zdecydowanie chciałbym mega klastera odblokować. No, to mi się podoba. 2400 za taki upgrade. O, to jest naprawdę według mnie chyba opłacalne do czyszczenia dużych grup balonów. Okej, z mabami radzimy sobie nawet okej, ale przydałoby się coś lepiej na to BFB. Bo... Aha, mogę usunąć niektóre tutaj przeszkody. To nie miałem pojęcia o takiej mechanice. Jest ona ciekawą mechaniką, ale nie miałem pojęcia, że istnieje. Czyli jak bardzo chce się czegoś pozbyć, to można. Okej, nowy upgrade do ninży. Okej, polepszę wszystkie ninja dookoła. Czyli czym ich więcej, tym więcej attack speedu. Czy mogę postawić obok kolejnego ninja i oni między sobą się będą polepszać. Okej, tutaj mamy różne wieżyczki. Wydaje mi się, że weźmy farmę, bo ona zacznie się przydawać, sądzę, w niedługim czasie. Farmę bananów. Mogą generować banany automatycznie podczas rundy. Wiadomo, wiadomo, bo się popsują, jak się nie zbierze. Jak one zdobywają expa, to mnie za to ciekawi. No właśnie, trzeba pamiętać, żeby zbierać. Czyli tyle, ile kasy, tyle expa. Okej, to jest ciekawa mechanika. I wydaje mi się, że w końcu możemy ulepszyć tutaj poczwórny, potrójny wybuch. To miał być taki epicki wybuch. Jest epicki wybuch, jest. Już się obawiałem, że nie ma. Ciągle nasz helikopter leci nie tu, gdzie trzeba. Może możemy mu ulepszyć pursuit? Możemy, o, w końcu, czyli możemy się tak pozbyć go i sam będzie sobie radził. Okej, choć chciałbym też Blundzica, ale nie, Blundzica jest bardzo drogi. W takim razie weźmy ten upgrade i tutaj będzie pomagał innym ninjom. Czyli to pozwala w sumie na zrobienie rozgrywki z samymi ninjami. Co jest bardzo fajnym pomysłem. O, kliknęłem na jednego banana, zebrało się ich 50. Ninja mi się nie chce postawić. Okej, już zaczynają się spore rundy tutaj balonów, co mi się niezbyt podoba. Właśnie, zaraz kończymy, więc postawmy po prostu tutaj kolejnego maulera, może tak bardziej na początku. Proszę bardzo. Na strong mamy kolejnego Madmaulera. Tego może pod zasięg ulepszymy. Jest bardzo dobrze, mi się wydaje. Radzimy sobie, radzimy. I tak, ninja chyba rzuca tutaj te kolczatki, jak nie walczy z tymi, jak to się nazywa, z balonami. Tak samo jak ten alchemik. Czyli to wszystko ma jakieś swoje fajne poboczne mechaniki. Wciąż nie możemy ulepszyć boomeranga, który tak mało expa dostał w tej grze. I powoli nam się kończy rozgrywka, ale tutaj mamy level up, proszę bardzo. To ostatnia runda. W ogóle nie skupiłem się na naszym bohaterze, bo za późno go opuściłem, ale podobno jest dobry. No i co, nic prostszego, udało się. Chyba. Oczywiście, że się udało. I odblokowaliśmy tutaj dzienne challenge. Ciekawie, ciekawie. No to je będziemy mogli spróbować w przyszłości. No ale na razie co? To by było chyba na tyle w tym odcinku. I widzimy się w kolejnych.